chodź. Ale dlaczego? Ta klatka jest za ciasna. Bo waszej celi pilnuję ja. Dobry człowieku, co to zmienia? Jak mnie nazwałeś? Dobrym człowiekiem. To profesor Zofii Mazur. Należy zwracać się per doktorze nauk obronnych. Mazur. Nie inaczej. Ale to ja tu jestem doktorem. Tak. Kto jest doktorem? Zofia, ty. Zofia, ty. No, to w takim razie... Dokąd to? Żądam widzenia z bratem. Nie zobaczysz się z bratem, ponieważ zabrania tego artykuł 4 ust. 8 o postępowaniu z więźniami morskimi ze szczególnym uwzględnieniem pojmanych w drodze abordażu. Co to ksiądz śpi? Nie ma z pana, kto jest doktorem? No kto? Doktorem, ty jesteś sobie doktorem, Piotr jest doktorem, ja jestem doktorem, Grzeć. Nie. Ja nie o tym, nie o tym. Ja w ogóle, ja byłem w więzieniu, ja mówiłem już o tym, śpiewałem chyba wcześniej, że tam złowózem rawałem, coś tam, że siedziałem. I to prawda, bo ja w Gwatemali byłem z trzecią i odwziąłem ich, polecieliśmy. Ludzie wspaniali, ale więzienia okropne. To w ogóle, jak tam pojedziecie, to w ogóle nie idźcie do więzienia, bo to się w ogóle nie opłaca i tam jest niewygodnie, ciasno, brzydko, w ogóle szpilki nie wciśniesz, to w ogóle nie ma takiej szansy, to zapomnij i niewygodne tam mają, więc tutaj to są luksusy w ogóle. Ja przepraszam cię bardzo, chłopie. I moja droga, mam bardzo ważną sprawę do księdza Niwińskiego, no bardzo ważną sprawę mam. Proszę bardzo. I Adam, mój drogi, proszę cię, no nie siedź tu jak jakiś ciołek. Słuchaj, no chodź na kawę ze mną. Fantastycznie, nie, naprawdę, fantastycznie. No właśnie. Słuchaj, trzymaj! No, zostaw to tu. Ograniczenia i limity nie interesują mnie. Cofnij się, nie? Słuchaj, Adam, świetny kawał mam ci opowiem, słuchaj, świetny. Dlaczego ta siemiec Urbanka nie pójdzie do nieba? Dlaczego? Czemu? Bo żyję w grzechu. Kapitalny kawał, naprawdę. Genialny. Ale czemu on może sobie wyjść? Bo to jest ksiądz. A, no to jak to jest ksiądz, no to ja przepraszam, nie? Ale wciąż żądam widzenia z bratem, a przynajmniej długopisu i karteczki. Nie. Pod moją ceną nie będzie żadnych grypsów. Zjadłbym coś. Podobno ma być jakaś kolacja. Ale to jeszcze nic pewnego. Nie zaśpijcie. O, a co to? Jacyś rozbitkowie. Halo? Tak? Na pokład? Tak, zaraz będę. Macie jeszcze na pożegnanie? Brat? O, to przecież maturzyści. Wierni są bardzo. Od razu mi lepiej, jak ich widzę.